zmieniono na całe szczęście, że powieszono nam rakietę i z działek anielskie uderzyli na tym poligonie. Wyrok był po prostu nie kruszem, ale leciliśmy co 5 minut, jeden po drugim. Ja leciałem akurat trzeci i to była trasa na po kursie na Zieloną Górę i Zielonej Góry na kurs bojowy już na Szakach. No, akurat po wykonaniu na kurs bojowy stoi potężna, czarna, burzowa chmura i tą chmurę trzeba przelecieć. Wysokość jest jednoznacznie 2150, pamiętam, była taka zaplanowana. I ja zameldowałem na węzeł naprowadzenia swoim indeksem, czy mogę ominąć tą chmurę burzową. On powiedział, że nie, bo za dużo jest statków powietrznych w powietrzu. Rzeczywiście, powietrze był tak na chwilę, latami Czesi, Węgrzy, Rosjanie, tam się, dużo rzeczy działo na tym poligonie. No i ja, niestety, ani wysokości, nie mogłem tej chmury ominąć i wlatując tą chmurę, nagle potężny huk, błysk, jakbym spadł w kulę ognia, jak ktoś z spawarką spawał i tak odsłoni, to wie, jakie jest oślepienie przez spawarkę. No i nie widziałem w ogóle na jakieś 2-3 sekundy i kiedy odzyskałem pole widzenia, co zobaczyłem? Dyskotekę. Wszystkie lampy na czerwono palą, cisza w samolocie, silnik zgasł, chmura. Rzuca oblodzenie, niesamowita turbulencja i to, co było jeszcze przy tym ładunku, który uderzył samolot, spracował spadochron hamujący, wypadł spadochron. Ja takie miałem odczucie, jakby urwało mi się części ogonowej, coś od samolotu, ale w perspektywie widzę, że jest tam ten stateczek szkielowy, a w furtocze ta taśma, bo spadochron się otworzył i zerwał się, ta czaszka się zerwała. I zameldowałem, że u mnie nastąpiło gwałtowne wyładowanie atmosferyczne, silnik i zgasł, będę się katapultował. Takie, ten z węzła naprowadzenia zapowietrzyło go, w zasadzie nic mi nie powiedział, dopiero musi sam. I przyjąłem sylwetkę już do katapultowania, bo instrukcja jednoznacznie mówi, jeżeli nie uruchomuje silniku do 2000 metrów, należy się katapultować. A ja się zabezpieczyłem na zbliżanie, żeby utrzymać tą prędkość. Kiedy przyjąłem tą sylwetkę do katapultowania, ten samolot mi się zwalił, jest silne oblodzenie, turbulencja rzuca i przypomniał mi się artykuł, który przeczytałem jeszcze w szkole średniej o takim przypadku, gdzie szybownik sobie złapał komin pod kulą burzową i tam go wciągnęło w ten kulę burzową, skrzydło opadło, wyskoczył z tego szybowca, ratując się na spadochronie i co było? Ten spadochron go wywindował do góry, zawinął się i spadł sobie. Jak ja to sobie przypomniałem, od razu cały życiorys się tam, to od razu złapałem z tego niepamiętnego położenia za stery, idę na zbliżanie, żeby normalnie przyjąć jakąś pozycję, już zanikałem tego katapultowania, bo w tej sytuacji bym tak prawdopodobnie skończył, jak sobie nowy brychan spadł w tej chmurze burzowej. I na tym zbliżaniu, mówię od razu, coś trzeba robić, czyli przystąpić do uruchomienia DSS na stop, tam jeszcze tam dwa poczyki trzeba połączyć i powoli DSS do uruchomienia. Autorotacja oczywiście była u mnie te 10%, to było już dla mnie takie zachęcające i powoli zaczyna ta turbina się kręcić, temperatura zaczyna wzrastać. No ja to wytrzymałem nerwowo, zresztą zamiast silnika powiedzieli, gaz miał też przypadek ciekawy, i żeby nigdy się nie spieszyć z obrotami, bo może się nie wpaść w pompaż, wtedy już nie ma czasu na kolejne uruchomienie. Udało mi się ten samolot wyprowadzić do lotu poziomego na wysokości 400 metrów, cały czas w chmurach upadły, no i przeszedłem na złożenie, nie dopychając maksymalnie tych obrotów, żeby mieć żeby nie w razie czego ten silnik nie zaczął burczeć, czy tam jakiś pompaż. Kiedy wyskoczyłem z tej chmury burzowej, to było takie na 7,5 kilometra, przeleciał mi przed nosem z czerwoną gwiazdą. No to miałem szczęście, żeśmy się nie zderzyli, bo te samoloty latały różnie. Ta chmura, jak to się mówi, odchodziła. Ja przerwałem zadanie i wróciłem na lotnisko. Kierował akurat do tami Rysio Michałowski. No tutaj on
on kazał mi przylecieć na zwierząt, zrzuciłem te taśmy, wypuściłem to wszystko po wozie, czy sygnalizacje były popalone. Także po wozie wyszło te wszystkie schody, klapy i zaszedłem do lądowania, wylądowałem. Muszę wam powiedzieć, nie do końca to spokojnie. W ogóle się nie zdenerwowałem. Czas tego uruchomienia 40 sekund dotrwało. Kiedy schodziłem, otworzyłem kabinę i schodziłem po tej drabince, to wtedy noga tak mi zaczęła latać na tej drabince, że ten technik mówi: panie majorze, co panu ta noga tak skacze na tej drabince? Ja mówię: nie zadaj, tylko mi pytaj. Tak jakoś szczęśliwie udało mi się ten samolot. Prawdopodobnie gdybym nie uruchomił tego samolotu, to ja bym tutaj z wami nie był. Brawo!